to jest pewna norma, czy pewna sytuacja normalna, że ludzie też chorują na emocje. Tak? Czasami jest tak, że jeszcze organizacja nie jest z jakiegoś powodu gotowa. Rzadko się zdarzają osoby, które nie mają jakichś trudności, tak? Czy to w funkcjonowaniu, czy w jakichś takich realnych trudności w życiu. Chory pracownik, no to jest pracownik niezdolny do pracy. Nie robimy badania dla samego badania, żeby zobaczyć, że na przykład 3/4 z naszych pracowników jest w kiepskim stanie psychicznym. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku rozszerzamy temat zdrowia psychicznego i dobrobytu naszych pracowników. Jakby nie patrzeć w firmie, no to nasi ludzie są najważniejsi i bez nich jako liderzy nie istniejemy. Krzychu, ty masz świetnego gościa dzisiaj. Powiedz, o czym będziecie rozmawiać? Tak, naszym gościem dzisiaj jest Patrycja Dańków-Bill, która ma bardzo duże doświadczenie i bardzo dużo do powiedzenia właśnie o dobrostanie pracowników. Patrycja przez wiele lat pracowała w korporacjach, jest specjalistką od inteligencji emocjonalnej, od komunikacji transformującej. Aktualnie na pełen etat zajmuje się właśnie tym dobrostanem. Prowadzi pracownię zmian i postępu Universon. I co ciekawe, nie pracuje tam jedynie z psychologią, ale łączy to również ze sztuką, z malarstwem. Będziemy trochę o tym rozmawiać. Rozszerzyliśmy ten temat, który kiedyś poruszaliśmy w związku z raportem dotyczącym wypalenia zawodowego w naszej branży. Przypomnimy sobie ten raport. Rozszerzymy trochę to, w jaki sposób my jako menedżerowie czy organizacje możemy reagować, możemy pomagać naszym pracownikom czuć się lepiej, dbać o ich dobre samopoczucie psychiczne. No i o tym wszystkim powie nam dzisiaj Patrycja. Super, to już nie przedłużając, lecimy do wywiadu. Cześć Patrycja, witaj w Nerd Management. Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Cześć, tak, dziękuję za to zaproszenie. Dzisiaj będziemy rozszerzać trochę temat, o którym rozmawialiśmy w jednym z naszych shortów w przeszłości. Rozmawialiśmy o raporcie dotyczącym wypalenia zawodowego w branży IT. Ja wam trochę ten raport przypomnę, a potem Patrycja pomoże nam rozgryźć, w jaki sposób jako liderzy, jako menedżerowie możemy się uczulić na tematy, które się tam pojawiają i w jaki sposób możemy pomóc naszym ludziom. Ten raport, o którym mówiłem, to jest raport wypalenie zawodowe w branży IT. I gdy na samym początku zobaczyliśmy ten raport, to te liczby, które tam są, mocno nas przestraszyły. Z takich, które były takie najbardziej widoczne i najbardziej nas zaskoczyły, to na przykład to, że prawie 1/3 pracowników w IT, tych, którzy byli przebadani, ocenia swój stan zdrowia psychicznego jako słaby, 1/3 jako pogorszony, a tylko 1/4 uważa, że ich stan zdrowia psychicznego jest dobry lub bardzo dobry. Ponad 3/4, ponad 75% zauważa niektóre z objawów wypalenia zawodowego w swoim stanie psychicznym, w swoim samopoczuciu i swoim życiu. Prawie 60% jest zestresowanych w pracy. Ponad 10% zmaga się z depresją, która jest zdiagnozowana przez specjalistę, a 18% podejrzewa u siebie tę depresję, chociaż to jeszcze nie jest zdiagnozowane. Podsumowując to, 82% deklaruje, że tematyka wypalenia zawodowego w ogóle nie jest poruszana w ich firmie. W związku z tym no, mamy tutaj taką dużą dysproporcję. Można uznać, że w większości pracowników dotyka problem gorszego zdrowia psychicznego, wypalenia zawodowego czy nawet depresji, a jednak w prawie żadnej, nie przesadzając zbytnio firmie, o tym się nie mówi. Patrycja, proszę Cię, powiedz nam, czy faktycznie tak wygląda skala tego problemu? Jak Ty to widzisz jako specjalista? Na samym początku powiem, że rzeczywiście jak patrzymy na raporty i na, powiedziałabym, suche liczby oczywiście, za którymi stoją ludzie, to z jednej strony to ma prawo przerażać, bo pokazuje pewną, nawet nie tendencję, ale pewne zagrożenie dotyczące tego, w jakim kiepskim stanie psychicznym, tak ogólnie mówiąc, jesteśmy. I to nie dotyczy tylko branży IT, tylko to dotyczy wielu innych branż, za którymi oczywiście stoją ludzie. I teraz jak
patrzymy na te raporty i na dane dotyczące zdrowia psychicznego i kondycji psychicznej, no to we mnie pojawiają się to jest taka dualność z tej strony, bo myślę sobie, że kiedyś musiało to nadejść, w takim sensie, że pandemia jest takim katalizatorem i taką też szansą na to, żeby raz a porządnie zacząć zajmować się zdrowiem psychicznym. Bo firmy, i to też jest nie bez kozery, mówimy tutaj o pewnej całości i o takiej tendencji, że to za pośrednictwem firm i w takim znaczeniu będąc pracownikiem, nagle uświadamiamy sobie, że jesteśmy wypaleni. W sensie mówię nagle, bo oczywiście odpowiadając na jakieś pytania, czy będąc udziałowcem jakichś ankiet, no oczywiście stajemy przed pytaniem, tak? Jak ja się czuję i co w związku z tym? Bo oczywiście pierwsze to jest diagnoza i tak jak tutaj ja powiedziałabym, że ta tendencja depresji czy w ogóle wypalenia zawodowego, ona z jednej strony pokazuje to złe samopoczucie i ten permanentny stan, bo to, że czujemy jakieś takie obniżone nastroje czy lęki, no to jest oczywiście w momencie, kiedy to nie jest stan permanentny i nie wpływa na inne obszary naszego funkcjonowania, to powiedziałabym jako właśnie specjalista, że to jest też swego rodzaju norma. W takim sensie, że jesteśmy składową wielu emocji i ma prawo nam towarzyszyć w naszym życiu czy w naszej codzienności cały wachlarz emocji, tak? Od radości, satysfakcji, poprzez lęk, gniew, tak? Złość. I to jest wszystko absolutnie normalne. Jeżeli człowiek ma z tym kontakt i w jakiś sposób czy to diagnozuje, czy w ogóle rozpoznaje w sobie te emocje, to jest naprawdę na takiej dobrej drodze do tego, żeby zacząć nad tym pracować i z tym pracować. Natomiast jeżeli mówimy o pewnym wypaleniu i mówimy o takiej tendencji do nazywania rzeczy po imieniu, no to to rzeczywiście ma prawo przerażać i budzić taki znak zapytania w ogóle, jak mówimy o pracodawcach, to w oczach pracodawcy powinien się zapalić taki czerwony guzik. Co z ludźmi, tak? Co z pracownikami, bo chory pracownik, no to jest pracownik niezdolny do pracy. I teraz jeżeli ta tendencja będzie wzrostowa, no to oczywiście przez chwilę możemy się powymieniać na zasadzie, że na zakładkę w pracy, ale jeżeli ta tendencja będzie wzrostowa i społeczeństwo generalnie będzie chorować, no to kolokwialnie mówiąc nie będzie rąk do pracy. Moim zdaniem to, co mówisz, to jest ważne, że musimy zacząć się tym interesować, zacząć rozmawiać, zacząć przeciwdziałać, bo to jest na takiej samej zasadzie, jak że pracownicy mogą chodzić na zwolnienie lekarskie, bo są chorzy, bo złapali jakieś przeziębienie czy grypę. Tak samo mogą chodzić na zwolnienie lekarskie, na przykład z powodu depresji czy ogólnie problemów z samopoczuciem, bo na to też można dostać zwolnienie. Spotkałem się z taką opinią, że nie zgadzam się z nią, ale jestem ciekaw twojego komentarza, że w ogóle rozpoczęcie tej dyskusji, może dlatego w tak mało firmach się o tym rozmawia, że rozpoczęcie o tym dyskusji, położenie na stole, że to jest okej, żeby chorować na depresję czy mieć gorsze samopoczucie, spowoduje, że nagle wszyscy zaczną się diagnozować, że w sumie to oni się od dawna źle czują i zaczną masowo chodzić na zwolnienie. Jak się odniesiesz do takich strachów, które niektórzy menedżerowie, zwłaszcza tacy bardziej tradycyjni, mogą mieć? No tak, i to bym powiedziała, że jeżeli się o czymś mówi i daje się na coś przyzwolenie, no to rzeczywiście pewna część potrzebuje tak jakby aprobaty z zewnątrz, żeby w ogóle zauważyć pewną dysfunkcję w sobie. Właśnie to znaczy, przekładając to trochę na realia polskie, no rzeczywiście menedżerowie i w ogóle szefowie, jak też rozmawiam z organizacjami, czasami organizacjami dużymi, które, no można powiedzieć, stać na to, żeby zacząć pracować ze zdrowiem psychicznym, tak? Mówię stać w takim kontekście czysto finansowym. To jest taka jakby próba sił i w ogóle próba przedzierania się przez takie gąszcza, można powiedzieć, tak, dotykania też prawdy, tak? Ale gąszcza takiego, że w ogóle dotychczas pracownik, to jakby pracowaliśmy w takim trybie transakcyjnym, czyli przychodzę do pracy i jakby nawet często mówiło się, że okej, ja jestem teraz w pracy i tak jakbym ściągała czy ściągał maskę, że jestem, nie wiem, właśnie prywatnie jestem Patrycją, nie wiem, mamą, żoną, córką i tak dalej. I tak jakby jestem tylko pracownikiem. A dzisiaj właśnie
trochę pandemia, ale też uważam, że po prostu to, że jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem, coraz więcej mamy zasobów i dostępów też do tej wiedzy takiej, powiedziałabym, psychologiczno, tak rozwojowej. I pracodawcy trochę się tego boją z jednej strony, ale też chcą w to wchodzić i chcą jakby tego doświadczać i to poznawać, bo to też zaczyna się tak oddolnie, tak? Czyli na przykład pracownicy szeregowi zaczynają się interesować właśnie, czy to zdrowiem psychicznym, czy w ogóle samopoczuciem, czy tematami rozwojowymi i zaczynają sami gdzieś na własną rękę, czy to się szkolić, czy właśnie przynależeć do jakichś grup rozwojowych, tak? Bo są, naprawdę jest milion, tutaj nie przesadzam z tą liczbą, naprawdę jest milion możliwości, jeżeli chodzi o samopoznanie, samorozwój i taka tendencja do otwierania ze strony pracodawców to jest taki wyraźny sygnał właśnie na to, że jest na to zgoda. Ja tak uważam, to jest moje prywatne zdanie, że jeżeli pracodawcy tak wprost zakomunikują, że to jest ważne, że pracownik w jakiś sposób jest ważny jako człowiek, a nie tylko jako pracownik, to to przyniesie tylko i wyłącznie korzyści, bo pracownik będzie czuł się bezpiecznie. A jeżeli się będzie czuł bezpiecznie, to jakby automatycznie stanie się bardziej zaangażowany i stanie się bardziej lojalny. Tylko to nie będzie już z pozycji lęku, czyli z takiej pozycji strachu, tylko to będzie bardziej z pozycji właśnie zaangażowania, lojalności, takiej przynależności, odpowiedzialności. Tak jakby to będzie zupełnie z drugiej strony ugryziony ten kawałek tortu. Z jednej strony zdrowia psychicznego i braku tego zdrowia, ale z drugiej strony no to też pozwoli uwzględnić w ogóle to zdrowie psychiczne, tak? Uwzględnić, czyli właśnie sama komunikacja pozwoli na to, żeby ten pracownik trochę się utożsamił w ogóle z tym zdrowiem. To jest to, co właściwie z Pawłem powtarzamy w prawie każdym odcinku, czyli nie możemy naszych ludzi i członków naszych zespołów, naszych pracowników traktować jako po prostu zasobów, tylko musimy ich traktować jako ludzi. I nie chodzi o to, żebyśmy sobie mówili, że jesteśmy rodziną, bo nie jesteśmy rodziną, przychodzimy do pracy, żeby pracować, ale chodzi o to, żeby innych traktować jak ludzi, jako osoby, które czują, które mają swoje potrzeby, które jednego dnia mogą się gorzej czuć, albo czasem potrzebują chwilę wolnego czy odpoczynku. A dla tych z Was, którzy bardziej pragmatycznie na to patrzą, oczywiście nie promujemy takiej postawy, no to jednak po prostu, jeżeli nie będziecie zwracać na to uwagi, to pracownicy mogą od Was odchodzić, mogą chorować, będą mniej wydajni i to będzie dla Was kosztem. Do tych wielu tutaj możliwości samopoznania i samorozwoju, o których powiedziałaś, poprosimy Cię, żebyś podzieliła się z nami linkami i oczywiście wrzucimy Wam na stronę odcinka, którą możecie znaleźć w opisie pod tym właśnie nagraniem. Przejdźmy do tego, co możesz poradzić menedżerom, czyli w jaki sposób mogą w ogóle rozpoznać, że coś jest nie tak, że jest jakiś moment, że powinni zareagować. No a potem, jak już zauważymy, to co możemy z tym robić? To tak, dla wszystkich tych, którzy nas słuchają, no mam nadzieję, że to już jest jakby temat taki do wdrożenia, można by powiedzieć, dla tych, którzy się już tym tematem interesują, zajmują. To przede wszystkim, no rozpoczynając w ogóle od tej świadomości tego, że jest problem i może być problem, tak? Bo jakby założyłabym na wstępie, że to jest pewna norma, czy pewna sytuacja normalna, że ludzie też chorują na emocje, tak generalnie rzecz ujmując. I jeżeli mamy zespół i mamy kontakt, no już teraz w świecie hybrydowym albo całkowicie zdalny, i jeżeli menadżer chce faktycznie pracować z emocjami i jakoś zauważać człowieka w tym całym, powiedziałabym, świecie zawodowym, no to zaczęłabym w ogóle od powiedzenia, czy w ogóle rozpoczęcia takiego. Tak jak szef zostaje szefem zespołu i na dzień dobry informuje zespół o pewnych regułach, które będą funkcjonować w tym zespole, to też zaczęłabym od takiego wstępu i powiedzenia zespołowi o tym, że właśnie, czy to na podstawie jakichś badań, czy na podstawie jakiegoś takiego wewnętrznego przekonania lidera, żeby nazwać pewne rzeczy wprost i powiedzieć, że jest miejsce w tej firmie na to, żeby o tym rozmawiać, żeby z tym przychodzić też i żeby jakoś wspólnie móc się wspierać. Bo czasami jest tak, że samo powiedzenie zespołowi o tym, że jest na to zgoda i że jest na to przyzwolenie też, żeby o tym rozmawiać, żeby jakoś wspólnie przeciwdziałać takiemu zjawisku, już daje poczucie właśnie w zespole i ludziom, że to jest jakiś obszar do wnoszenia. Że to jest normalne, że nie jestem sam i nawet jeżeli
załóżmy, mamy zespół 10-osobowy i okaże się, że większość z osób w zespole boryka się z jakimiś trudnościami, tak? Bo uważam, że w jakiś sposób to też pokazują badania, ale nawet jak popatrzymy na zespoły, w których funkcjonujemy na co dzień, to rzadko się zdarzają osoby, które nie mają jakichś trudności, tak? Czy to w funkcjonowaniu, czy w jakichś takich realnych trudności w życiu. Że to jest tak jakby ludzkie, przeżywać i być w jakimś takim momencie, powiedziałabym, zawieszenia. Więc po pierwsze, to wprost powiedzieć o tym, że jest na to przestrzeń. Rozmawialiśmy w 84. odcinku o bezpieczeństwie psychologicznym. To jest coś, taka długodystansowa strategia, którą możecie przyjąć, żeby właśnie budować tę atmosferę, żeby członkowie waszego zespołu czuli się komfortowo w tym zespole, czuli się komfortowo mówiąc o tym, co czują, czy mówiąc o tym, jakie widzą problemy. No i to też może wam pomóc właśnie w tym, o czym mówi Patrycja. Tak, bo jakby przeżywanie i poczucie w grupie, jeżeli jest informacja taka, powiedziałabym, jawna, no też wzmaża w ludziach to poczucie bezpieczeństwa. Z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony to też przynależność, bo to znaczy, że jeżeli się o tym mówi, to znaczy, że jest więcej takich osób, którzy czują to, co ja. Więc to jakby automatycznie też będzie budować grupę. Idąc dalej, poszłabym w stronę całej organizacji. Jako menadżer zobaczyłabym, jak organizacja w ogóle patrzy na tego typu sprawy. Bo czasami jest tak, że jeszcze organizacja nie jest z jakiegoś powodu gotowa na to, żeby wdrożyć chociażby te pakiety psychologiczne, czy w ogóle no są różne rozwiązania. Czasami organizacje zatrudniają psychologa na stałe, czyli taka jakby analogia do pedagoga funkcjonującego w szkole. Nie zawsze to są te wellbeingowe czy wellnessowe pakiety. Czasami to jest po prostu podwyżka. Też się spotkałam z tym, że firmy dorzucają kilkaset złotych na to, żeby człowiek mógł samodzielnie wybrać sobie specjalistę i móc skorzystać z tego wsparcia. Idąc w kierunku organizacji, no to też, jeżeli jest organizacja gotowa na wprowadzanie tego typu inicjatyw, no to wykorzystałabym zasoby w organizacji. Co to znaczy? To znaczy, że im więcej będziemy angażować zespołu w jakieś, powiedziałabym, takie atrakcje grupowe, tym większa szansa na to, że zespół no, będzie rósł, tak? I jeżeli zespół rośnie, no to wiadomo, że takie indywidualne zaangażowanie, nawet powiedziałabym odwrotnie, że to zaangażowanie indywidualne sprawia, że zespół rośnie, ale to, że patrzymy na jednostkę, czyli pozwalamy tak naprawdę gdzieś zauważyć, zaangażować ludzi w to, żeby wspólnie coś zrobili, no to to jest ten krok w kierunku tego, żeby cała organizacja się zmieniała od dołu. I taki poszczególny menadżer w organizacji ma na to wpływ. I też się spotkałam z różnego rodzaju inicjatywami takimi, na przykład poświęcanie jakiegoś dnia pracy na to, żeby poświęcić się i pójść w stronę wolontariatu na przykład. Albo mówię o takich zaangażowaniach, które nie są związane stricte z biznesem i z celami biznesowymi, tylko takie powiedziałabym trochę w oderwaniu od tego, co robimy codziennie. I czasami firmy robią to generalnie, globalnie, a czasami taki poszczególny menadżer danego pionu może to zrobić sam na własną rękę, w zależności od tego, jak funkcjonuje organizacja. Ale to są takie dwa szybkie rozwiązania. Jeżeli mówimy o jakimś takim generalnym sprzątaniu i uwzględnianiu tego zdrowia psychicznego, no to w ogóle zaczęłabym od ankietowania ludzi w organizacji i zobaczenia, na jakim poziomie rzeczywiście zdrowia psychicznego oni są. Oczywiście w formie anonimowej, tak? Bo nie chodzi o to, żeby Jan Kowalski powiedział, jak się czuje, tylko w ogóle, żeby określił swój stan psychofizyczny w ogóle w życiu, w sensie jak wygląda jego stan fizyczny i jakie on widzi rozwiązania, bo to też jest takie, dla mnie jako dla specjalisty to jest normalne, że zaczynam od badań, czegokolwiek się nie podejmuję, to zawsze zaczynam od analizy i od zdiagnozowania pewnego obszaru czy problemu, a dopiero później szykuję rozwiązania. I tak samo, jeżeli mamy mały zespół, no to wiadomo, że robimy to w swoim zespole. Jeżeli mówimy o dużej organizacji, na przykład, nie wiem, słuchają nas osoby, które są w HR-ach, no to zdecydowanie poszłabym globalnie i stworzyła albo samodzielnie ankiety, które będą diagnozować problem i, uwaga, szykować rozwiązania, bo to jest tak, że jakby nie trzeba wymyślać czegoś, co jest modne na rynku, wystarczy zapytać ludzi, czy widzą jakiś obszar, którym można byłoby ich zainteresować, czy poprawić ich kondycję. I ludzie to sami
wymyślają, tak? Sami generują. Jakby pracuję z tym codziennie, więc wiem, że tak się po prostu dzieje. Tylko gdzieś czasami organizacje, tak jak mówię, nie są gotowe na tą zmianę, żeby zacząć patrzeć od dołu i po prostu iść w tej piramidzie do góry. Na początek myślę, że to będzie bardzo dużo. Uwaga dla tych z nas, którzy pracują w dużych korporacjach. Czasem nie wiemy o tym, że są jakieś już inicjatywy czy jakieś programy, albo na przykład taki program porad dotyczących zdrowia psychicznego jest gdzieś tam zakopany w jakimś pakiecie medycznym, albo gdzieś w jakimś takim pakiecie, gdzie jest hydraulik, elektryk, naprawa pralki i właśnie można z kimś się skonsultować pod kątem zdrowia psychicznego. Więc warto po prostu sprawdzić takie programy i warto po prostu się bardziej dowiedzieć albo kontaktować się z osobami, które pracują w HR i one też czasem na przykład spotykam się z takimi sytuacjami, że udzielają konsultacji dla menedżerów albo mogą skierować kogoś, żeby z pracownikiem jeden na jeden porozmawiał, żeby rozpoznał, w czym można mu pomóc, więc warto, żeby się wykazać tutaj aktywnością i poszukać takich możliwości, bo może się okazać, że coś takiego w organizacji macie, tylko o tym nie wiecie. Co do tych ankiet, chciałbym cię spytać, bo też o tym myśleliśmy jakiś czas temu. Jeżeli mogłabyś powiedzieć, no, na co uważać, czy na co zwrócić uwagę, przygotowując taką ankietę, bo zastanawiamy się nad tym, czy można tak wprost po prostu zapytać, czy się czujesz dobrze psychicznie, czy czujesz, że się wypalasz zawodowo, czy trzeba to w jakiś sposób zrobić, no taki, żeby nie zrobić krzywdy. Jak dobrze podejść do takiego tematu właśnie ankietowania naszych ludzi? To jest bardzo dobre pytanie i uważam, że z jednej strony jest pewne zagrożenie, w sensie jak pomyślimy sobie o wynikach tych ankiet, ale z drugiej strony dwie rzeczy są tutaj ważne. Po pierwsze odwoływanie się do ogółu, czyli jak formułujemy pytania, dobrze jest uwzględnić pewne dane statystyczne, które pochodzą z innego badania, czyli to, od czego zaczęliśmy dzisiaj chociażby. To już jest świetna dana do tego, żeby przygotować ankietę i sprawić, że człowiek czytając tą ankietę poczuje się po prostu bezpiecznie, bo on czytając, że nie wiem, 9 na 10 pracowników boryka się z problemami czy z zaburzeniem pewnego funkcjonowania czy właśnie wypalenia zawodowego, on będzie z łatwością odpowiadał na to pytanie. Czyli jakby pierwsza rzecz, odwoływanie się do ankiet, a druga rzecz, jeżeli ankieta jest anonimowa. I tutaj ja jestem zwolennikiem komunikacji, też jestem trenerem komunikacji transformującej i uważam, że tutaj trzeba bardzo wprost nazwać intencję tego badania. Ja zawsze mówię, że to, co napisane, to jest napisane, bo to, co mówimy, no to może za chwilę uciec gdzieś. I uwzględniając badanie, musimy wyrazić intencję tego badania. I jeżeli jest ono anonimowe, to możemy uwzględnić, chociażby ja zawsze uważam, że te skalę, czyli pokazywanie problemu i odpowiadanie na jakiś problem czy na jakieś zagadnienie w formie skali, czyli na przykład określ swój stan psychofizyczny na dzisiaj w skali od 1 do 10. Że to z jednej strony jest bezpieczne, no bo jest to anonimowe, a z drugiej strony też odwołujemy się do badań, do konkretnego już, powiedziałabym, zdiagnozowanego stanu, że to określa jakiś poziom bezpieczeństwa pracownika. Tylko myślę, że z tym kłopotu nie będzie. Większy nacisk bym położyła na analizę tego, bo musimy wiedzieć, że jeżeli my te badania wypuścimy w organizacji, to musimy mieć na nie rozwiązanie. Czyli nie robimy badania dla samego badania, żeby zobaczyć, że na przykład 3/4 z naszych pracowników jest w kiepskim stanie psychicznym, tylko my to badamy i uwaga, mamy rozwiązanie. W sensie oczywiście nie mamy, ale chcemy mieć. Więc bardziej bym położyła nacisk na to, żeby zapytać siebie, no dobra, co dalej? Jakie mamy możliwości w organizacji? Czy wypuścimy właśnie ludziom jakieś treningi, czy wsparcie, nie wiem, coacha, czy uwzględnimy jakieś szkolenia, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie damy, to czy mamy na to zasoby? Fizyczne, ale też finansowe, tak? Myślę, że to jest ważniejsze od samego badania. Tak, to prawda. Zwłaszcza kwestia zasobów finansowych w obecnej sytuacji często jest dosyć problematyczna. W takim razie spróbujmy zejść do poziomu menedżera zespołu i jakbyśmy mogli tak dosyć w skondensowanej formie, jeżeli byś mogła powiedzieć, chociażby spotykając się jeden na jeden, czy obserwując tego pracownika w interakcjach z zespołem, w jaki sposób możemy dostrzec, że coś jest nie tak. I z drugiej strony, w jaki sposób możemy pomóc, w jaki sposób możemy zareagować. Kiedy zakładamy, że no, na przykład nie chcemy wprowadzić programu dla całej firmy, tylko widzimy, że coś z tym pracownikiem jest nie tak i chcemy mu pomóc.
poziom menadżera, czyli jesteśmy już tym menadżerem, który przede wszystkim patrzy na zespół nie jak na zespół stricte od zadań, tylko na zespół, który składa się z ludzi, którzy, uwaga, mogą coś czuć czy być w jakimś psychofizycznym stanie. I już to mamy. I teraz znowu odwołam się do takich indywidualnych rozwiązań, ponieważ uważam, że one po prostu są najskuteczniejsze w naszym działaniu. Czyli na przykład wiemy, że ten pracownik ma rodzinę i widzimy, że jest przeciążony. W takim sensie widzimy, słyszymy i też wprost jakoś rozmawiając z nim słyszymy te informacje o tym, że jest przeciążony, może by nie powiedzieć wypalony, bo to jest już bardzo takie konkretne słowo i za tym też idzie konkretna wibracja, ale powiedzmy, że jest przeciążony, to teraz możemy w drodze takiego dialogu czy takiego spotkania zapytać wprost o tym, czy on ma rozwiązanie na temat tego swojego stanu. Czy on ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? I to jest z kolei bardzo dobre coachingowe pytanie, które nas trochę zwalnia z takiej odpowiedzialności, a właściwie nadodpowiedzialności, bo my, okej, możemy szybko zaproponować mu, nie wiem, wolny piątek, weekend atrakcyjny, ale tak naprawdę niby, jakby pracownik, czy w ogóle człowiek sam, to jest bardzo podejście coachingowe, takie klasyczne powiedziałabym, ale żeby też nie obciążać siebie jako menadżera, tylko żeby spróbować dowiedzieć się, czy ten pracownik w ogóle ma świadomość, ma kontakt z tym swoim stanem, a po drugie, czy on ma na siebie rozwiązanie, czyli czy jest w stanie jakoś zaopiekować się sobą, tym stanem. No i tutaj znowu możemy mieć dwa rozwiązania. Albo pracownik nie jest w stanie wymyślić nic na siebie, wtedy trzeba mu dać też czas i właśnie trochę tą rozmową sprowokować w ogóle u niego myślenie, tak wprost powiem. A z drugiej strony możemy mieć pracownika, który już będzie miał na siebie rozwiązanie i jakiś pomysł. I wtedy też za tym pójść. Jeżeli on powie, nie wiem, okej, przydałby mi się dłuższy weekend, czyli na przykład jakiś wolny piątek. I teraz idąc znowu za tym podejściem coachingowym, możemy zapytać, dobra, czy w takim razie dając ci wolny piątek, jesteś w stanie, nie wiem, powiedzieć mi, czy jakoś sprawić, że ten faktycznie ten wolny piątek wpłynie na poprawę twojego stanu. Czy to będzie rzeczywiście najlepsze rozwiązanie, jakie na dzisiaj możemy wdrożyć? Żeby też mieć jakby z tyłu głowy ciągle takie poczucie odpowiedzialności za tego człowieka, ale właśnie w takiej wersji też wiary w to, że on rzeczywiście jest w zasobach. Bo to jest też ważne, że jak mówimy tutaj o, jakby też nie chcę wchodzić w tą nomenklaturę zdrowia psychicznego, bo też jakby nie jestem psychiatrą, nie jestem lekarzem, ale uważam, że trzeba wiedzieć, kiedy człowiek ma zasoby i wtedy z nim pracujemy na zasobach, a wtedy, kiedy nie ma tych zasobów, to rzeczywiście już jest sytuacja trudniejsza, bo tu już jest potrzebny specjalista. Więc jeżeli ma zasoby, to z nim pracujemy i czy to coachingowo, czy w tej relacji pracownik-menadżer i mamy możliwość właśnie przy takiej rozmowie one-to-one dowiedzieć się, po pierwsze, czy on ma świadomość, po drugie, na jakiej jest skali tego problemu, po trzecie, czy ma rozwiązanie. Tak w takich trzech klamrach bym to ujęła. To takie podstawy takiej pierwszej pomocy psychologicznej, chociaż ważne jest to, o czym powiedziałaś i o tym musimy pamiętać i podkreślamy o tym w każdym z naszych odcinków, o którym to mówimy, że my nie jesteśmy psychologami, nie mamy kwalifikacji do tego i spotykałem się z takimi menedżerami, którzy chcieli trochę się bawić w cudzysłowie w amatorską psychologię i jakoś tam z tym człowiekiem pracować. No nie powinni tego robić, nie powinniśmy tego robić. Naszym zadaniem jest zapewnić w naszym obszarze działania, czyli w zespole, w pracy, w firmie, to, żeby ta osoba mogła sobie z tym poradzić, ale to jednak ta osoba musi sobie z tym poradzić. Podoba mi się to sformułowanie nadodpowiedzialności, którego użyłaś, że my nie możemy przejmować tej odpowiedzialności. Natomiast no oczywiście ponosimy odpowiedzialność po pierwsze za tą przestrzeń dla tej osoby, a po drugie za wyniki naszego zespołu i tego, w jaki sposób zespół funkcjonuje. Więc tutaj też warto ustalić taki kontrakt, jeżeli ktoś ma jakieś problemy rodzinne, chociażby trudniejszą sytuację w domu, to może się okazać, że będzie mniej wydajnie pracować przez jakiś czas i na przykład koledzy czy koleżanki będą musieli wziąć jakieś dodatkowe obowiązki albo nie wiem, ta osoba będzie wcześniej kończyć czy później zaczynać. Warto, żeby się umówić na to, ile to czasu będzie trwało i za jaki czas sobie na przykład zrewidujemy to, żeby to się nie przerodziło po prostu w stan permanentny i żeby to nie zostało na zawsze. To jest rzecz, o której warto pamiętać. No właśnie, a ta sytuacja braku zasobów, o której wspomniałaś, czyli ktoś jest zupełnie bezradny, widzimy, że w ogóle nie wie, w jakim kierunku pójść.
tutaj oczywiście nie powinniśmy wchodzić w rozwiązywanie tego problemu za tę osobę, ale są chociażby miejsca płatne, bezpłatne, strony internetowe, numery telefonów, gdzie można się zwrócić o pomoc. Oczywiście to wszystko damy na stronie odcinka, ale jeżeli mogłabyś parę słów o tym powiedzieć. Tak, też uważam, że zanim skorzystamy z tej opcji płatnej czy komercyjnej, to można poszukać jakichś bezpłatnych rozwiązań dla siebie. No i oczywiście oprócz funkcjonującego NFZ-u i uwaga, tutaj też może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że nie zawsze sesja one-to-one jest na przykład świetnym rozwiązaniem, takim najlepszym, ale czasami też grupa, czyli grupa wsparcia różnego rodzaju, grupy, które funkcjonują przy na przykład szpitalach. One też funkcjonują tak, że oczywiście trzeba mieć skierowanie od psychologa, ale z takim skierowaniem od psychologa, nawet takiego NFZ-owskiego, można się dostać do grupy. Teraz chcę powiedzieć jeszcze o tych numerach telefonu, bo jeżeli jesteśmy w jakimś kryzysie albo właśnie potrzebujemy z kimś porozmawiać i też zobaczyć, jaka jest dalsza droga jakby zdrowia psychicznego dla nas, to są dwa numery telefonu bezpłatne, całkowicie bezpłatne, to jest 116-123, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, albo dla dzieci, no bo czasami to jest jako rodzice możemy mieć po prostu problemy z dziećmi czy z młodzieżą i wtedy to jest numer 116-111 i tam jesteśmy w stanie bezpłatnie móc przeprowadzić ze sobą taką rozmowę. Oczywiście jeszcze raz wspominam, że wszystkie te informacje damy na stronie naszego odcinka. Dodatkowa informacja, która może być dla Was przydatna, że w czasie, póki jeszcze formalnie mamy stan zagrożenia epidemicznego, do psychologa na NFZ również można się zapisywać bez skierowania, czyli po prostu bezpośrednio można się umawiać. To jest też no, ciekawa i bezpłatna opcja, z której możemy skorzystać. Spotkałem się z takimi menedżerami, którzy wspierają swoich ludzi, ale potem sami to dosyć mocno przeżywają, no bo tutaj ktoś ma jakiś problem w domu, ktoś ma problem związany z wypaleniem i tak dalej, no i to ich obciąża. W jaki sposób my jako menedżerowie możemy sobie radzić z tym obciążeniem dla nas, które jest wywoływane przez to, że no, wspieramy naszych ludzi i wiemy o tych problemach wszystkich? To jest dobre porównanie menadżera i jego zespołu i funkcjonowania rodzica i jego dziecka, można by powiedzieć, bo często, no zwłaszcza ci, którzy mają tendencję do nadodpowiedzialności, właśnie to słowo się już przyjęło, to przejmowanie problemów czyjkolwiek no nigdy nie służy ani nam, ani tej drugiej osobie. Nawet jeżeli chcemy pomagać, a nie jesteśmy profesjonalistami, czyli nie prowadzimy tych sesji profesjonalnie, nie jesteśmy wykształceni w tym kierunku, no to wszystko, co robimy, no może mieć i ma konsekwencje negatywne, można by powiedzieć. I teraz jak temu przeciwdziałać? Przede wszystkim, to mam nadzieję, że to będzie taka gwoli przypomnienia, ale ważne jest to oczyszczanie się w ogóle z tego, co przeżywamy na dany dzień. Teraz są różnego rodzaju metody, to też się odwołam do swoich takich specjalistycznych metod. Bardzo ważne jest, i tutaj już nie będę wchodzić w szczegóły i podejście do sfery duchowej i tego, czy ktoś w to wierzy, czy nie. Chcę powiedzieć, że potrzebujemy się oczyszczać z tego, co na dany dzień czy na dany czas do nas przychodzi. Jeżeli jesteśmy menadżerami, funkcjonujemy w tym trybie przyjmowania różnych rzeczy na siebie, no to musimy się oczyszczać. To oczyszczanie może nastąpić albo w procesie medytacji, albo w procesie takiego świadomego oczyszczania, czyli na przykład pisania. I to jest też taka metoda znana na całym świecie i nawet powstała książka, która jest też związana trochę z moją branżą, ale ta książka nosi tytuł Droga Artysty, w ramach której ona tłumaczy, żeby oczyszczać się każdego dnia. I można to oczyszczanie robić albo właśnie w procesach medytacji, albo w procesach pisania. Czyli czasami menadżerowie potrzebują z kimś porozmawiać i teraz, żeby nie rozmawiać z kimś obcym, czasami to będzie jakby menadżer menadżerowi, ale żeby pozostać w tym trybie, że tak powiem, też przetwarzania różnych informacji i trochę refleksyjnie i krytycznie spojrzeć na to, co się zadziało w zespole, to potrzebujemy po prostu, no właśnie, ja to nazywam zawsze stanami medytacyjnymi, no bo to jest zawsze kontakt ze sobą. I medytacja też polega na tym, że jednak kontaktujemy się z tym,
z czym jesteśmy i co na dany czas gdzieś tam czujemy, myślimy, czego doświadczamy. Więc powiedziałabym, że takie oczyszczanie siebie to jest numer jeden. Ale chyba nie tylko pisanie, prawda? Również malarstwo. Wiem, że ty coś też z tym robisz. Widzę zresztą u ciebie w tle płótna. Tak, nie da się ukryć. Ale dziękuję, że zauważyłeś. Rzeczywiście ja jakby po sobie i na sobie wiem, że oprócz tego pisania, do którego każdy ma dostęp, no z malarstwem jest podobnie, bo ja metodę pracy z podświadomością i nad świadomością można by powiedzieć już dzisiaj, że poznałam właśnie w pandemii, kiedy też dla siebie szukałam jakiejś formy relaksu, ale też w ogóle formy rozwoju. No i właśnie okazało się, że malowanie obrazów no jest strzałem w dziesiątkę, tak? Bo nie dość, że wyłącza się mózg, czyli przestajemy jakby funkcjonować w tym trybie logicznym i takim, powiedziałabym, no lewopółkulowym, to jeszcze poświęcamy czas na twórcze, takie kreatywne i nowe obszary swojego funkcjonowania. Także malowanie też. I jeszcze bym powiedziała o takiej rzeczy, która no powiedziałabym, że z jednej strony jest bardzo oczywista, a z drugiej strony ciągle trzeba o niej przypominać. To jest akurat w tym dosyć stałe, że jesteśmy oczywiście ciałami fizycznymi, że tak powiem enigmatycznie, ale potrzebujemy ruchu i to jest też taka forma oczyszczania siebie i kontaktu ze sobą. I tutaj wszelkiego rodzaju ruch jest nam potrzebny i też trzeba znaleźć ten swój ruch. Dla jednych to będzie spacer, dla drugich to będzie wysiłek fizyczny, na siłowni, tak, jakaś praca z ciężarami, dla trzeciego to będzie praca w grupie, więc trzeba znaleźć swój ruch i też no, będąc menadżerem, no, pamiętajmy o tym, że jesteśmy autorytetami dla swoich ludzi albo powinniśmy nimi być, więc jeżeli my będziemy ćwiczyć i na przykład zdrowo się odżywiać, no to też będziemy tym takim przykładem dla swoich ludzi, więc uważam, że to są takie, powiedziałabym, prawie bezkosztowe rzeczy, które możemy zrobić dla siebie. Tak, warto czasem się oderwać, trochę sobie przeczyścić głowę. Rozmawialiśmy to zresztą o tym w odcinku czwartym, kiedy odnosiliśmy się do stresu ogólnie w pracy lidera i menedżera. To jest ten odcinek, który możecie pamiętać, nagrywaliśmy nad morzem i w górach i to też pomaga czasem się trochę oderwać. Patrycja, bardzo Ci dziękuję. Podzieliłaś się z nami masą bardzo użytecznych informacji i bardzo praktycznych. Na sam koniec, jeżeli mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom, co polecałabyś, żeby zrobili już teraz, zaraz po wysłuchaniu tego odcinka, żeby pracować nad tym dobrostanem w swoich zespołach, pomagać ludziom lepiej się czuć psychicznie. Okej, to zawsze mówię, że trzeba, znaczy jestem bardzo za spontanicznym działaniem i czasami trzeba podejmować spontaniczne działania, ale też zrobiłabym taką małą pauzę, żeby się rzeczywiście zastanowić nad tym, jak ja jako menadżer funkcjonuję w zespole, też się zastanowić trochę nad tym, jak ja w ogóle funkcjonuję w życiu, też jako menadżer i jako osoba taka niezawodowa. W drugiej kolejności pomyślałabym o organizacji, w której jestem, co ona daje, jakie ma możliwości i nawet zanim bym poszła do zespołu, to też zorientowałabym się, jak funkcjonuje organizacja pod kątem tego dobrostanu. Czy to już jest na etapie wdrażania, czy na jakim etapie jest organizacja i co może zaoferować? A w trzeciej kolejności popatrzyłabym na ludzi, na zespół swój, właśnie pod kątem tego dobrostanu zdrowia psychicznego. Nawet jeżeli funkcjonujemy trochę w rutynie, tak, bo umówmy się, jeżeli funkcjonujemy w jakiejś organizacji już jakiś czas, nawet jeżeli to będzie kilka miesięcy, no to jesteśmy w jakiejś rutynie. I teraz, żeby wyjść z tej rutyny, trzeba popatrzeć trochę inaczej, czyli zmienić perspektywę. No mam nadzieję, że tym odcinkiem trochę wybiliśmy z rutyny ludzi i no, zachęcam do tego, żeby popatrzeć na członków zespołu właśnie pod kątem tego zdrowia psychicznego. Trochę ich poobserwować, zanim cokolwiek wniesiemy i zorganizujemy jakieś spotkanie i powiemy o tym, że są dla nas ważni jako ludzie, no to zaczęłabym od obserwacji, od trochę takiej autoanalizy tego, na jakim etapie są nasi ludzie, moi ludzie. No i dopiero później zaplanowałabym tą ankietę, czy właśnie zrobić to razem z organizacją, czy zrobić to na własną rękę. No myślę, że na początek to będzie dużo. Patrycja, bardzo Ci dziękuję. Mówiłaś o ciekawych rzeczach. Wiem, że robisz też ciekawe rzeczy i o tym trochę publikujesz, trochę piszesz.
Powiedz naszym słuchaczom, naszym widzom, gdzie można Cię znaleźć. Oczywiście linki damy na stronie odcinka, gdzie można przeczytać o tym, co robisz i co teraz robisz ciekawego w tym momencie. Zajmuję się szeroko pojętym sensem i szeroko pojętym rozwojem i łączę w swojej pracy sztukę z psychologią. Mam tutaj na myśli moje warsztaty, które przeprowadzam właśnie dla organizacji, bo tam, gdzie pewne rzeczy zostały zdiagnozowane, tam wprowadzamy różnego rodzaju czy treningi, czy warsztaty, czy szkolenia, które są potrzebne danej grupie. I ja się zajmuję akurat już wykonawstwem, czyli organizacją i przeprowadzaniem warsztatów malarskich. Dla ludzi, którzy, uwaga, wcale nie muszą umieć malować. Także to są warsztaty stricte na pobudzenie kreatywności, na większy kontakt właśnie ze sobą, ze swoim uczuciem, właśnie żeby trochę odstawić te nasze cele biznesowe, naszą codzienność, trochę przeciwdziałać rutynie i temu, żeby poznać siebie z tej drugiej strony, tak? Bo jakby jestem wyznawcą tego, że w każdym z nas jest artysta i teraz dobrze jest tego artystę po prostu dotknąć i móc pozwolić mu działać, więc ja jestem od tego, żeby go uruchomić i żeby on mógł swobodnie w życiu codziennym czy w pracy działać, więc oczywiście też prowadzę sesje indywidualne, ale od tego też, no nie chcę powiedzieć, że odchodzę, ale no jednak grupa i potęga grupy jest znacznie, no jest większa dynamika pracy z grupą niż takie sesje indywidualne, no ale oczywiście jeśli ktoś miałby ochotę trochę bliżej siebie poznać i popracować ze sobą, to też takie sesje uskuteczniam. A w jakim mieście organizujesz takie spotkania? Przede wszystkim duże miasta w Polsce. Jeżeli chodzi o sesje indywidualne, no to większość prowadzę online. Chyba że ktoś jest z Warszawy albo z Łodzi, no to wtedy mogę się spotkać indywidualnie i tak osobiście. Natomiast jeżeli chodzi o organizację warsztatów dla firm, tych malarskich, no to wtedy już jestem w stanie zorganizować je wszędzie. Tak, jest grupa i to też albo zapraszam do Łodzi, bo tutaj mam współpracę z ośrodkami, z miejscami, które no, mają zarówno tą przestrzeń malarską, i też noclegową, ale też jestem w stanie dojechać, tak, do jakiejś firmy osobiście, więc to wszystko zależy od potrzeb. Super, bardzo dziękuję. Damy na stronie odcinka linka do LinkedIna Patrycji. Patrycja jest tam bardzo aktywna, w związku z tym możecie ją śledzić. No i też skontaktować się z nią, jeżeli to, co Patrycja mówiła, jest dla Was interesujące, a wydaje mi się, że jest. Bardzo Ci dziękuję, Patrycja, za to, że nas odwiedziłaś. Do usłyszenia. Dzięki. Dzięki bardzo. Też bardzo się cieszę, że powstają i są właściwie, bo ja jestem, rozumiem, jakąś częścią całości, którą tworzycie, także trzymam kciuki, kibicuję, no i dmucham w skrzydła, że tak powiem. Dzięki. Artystycznie. Także dzięki bardzo. Wow, to był mega soczysty wywiad. Pamiętajcie, żeby wszystkie linki i wszystkie odnośniki znajdziecie w notatkach do tego odcinka, które tutaj podlinkujemy w opisie. A żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi odcinkami, z naszymi kolejnymi gośćmi, zapisujcie się na newsletter na stronie nerd.management/newsletter. No i śledźcie nas w social media. Zapraszamy i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!